Życzenia. Rok 2020. Szalony, dziwny, inny. Rok, w którym bardzo wiele się zmieniło. Chwila, w której dosłownie wszystko się zatrzymało. Wszystkie nasze misternie budowane plany, zamierzenia musiały ulec poważnym, diametralnym zmianom. Tymczasem przed nami święta Bożego Narodzenia. W roku 2020 będą one niestandardowe, wręcz egzotyczne, gdyż spędzone tylko i wyłącznie w ścisłym, rodzinnym gronie. Jednak niezależnie od trudów obecnej sytuacji pandemicznej, nie zmienia się jedno. Poczucie wspólnoty, solidarności i po prostu świąteczna magia. Cóż można więcej powiedzieć? Oddaję głos burmistrzowi Olecka, panu Karolowi Sobczakowi, który chciałby przekazać nam wszystkim kilka ciepłych, świąteczno-noworocznych słów. Bardzo prosimy. Witam państwa bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy Radia Para FM. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem chciałbym państwu złożyć w swoim imieniu i w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku najszczersze, najlepsze, najcieplejsze życzenia na ten okres świąt Bożego Narodzenia. Drodzy państwo, ten czas jest szczególny w tym roku z racji obowiązującej pandemii, z racji zagrożenia poczucia bezpieczeństwa, spokoju. Nie do końca wszyscy posiadamy możliwość, by się wyciszyć, by osiągnąć wewnętrzny spokój, który jest tak bardzo ważny, by w tym okresie móc zasiąść do wigilijnego stołu z takim poczuciem, że jesteśmy wszyscy razem, blisko siebie, z takim poczuciem wewnętrznego wyciszenia, ale również otwartości na drugiego człowieka. Ta otwartość w tej chwili jest ograniczona. Nie możemy sobie tak do końca z pełnym przekonaniem bezpieczeństwa przekazać tych życzeń w sposób, krótko mówiąc, dotyku kontaktu fizycznego poprzez uścisk dłoni, przytulenie. I często te życzenia odbywają się w tej chwili w takiej dziwnej formule, tak jak to przystało na ten dziwny czas. Dlatego, drodzy państwo, życzę państwu przede wszystkim zdrowia, tej wartości, o której zawsze przy każdych życzeniach mówimy, ale być może nie zawsze tak do końca zdawaliśmy sobie sprawę z racji i z ważności tej wartości, jaką jest zdrowie. Dopiero ten czas pandemii doprowadził do tego naszego przekonania, że rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze. Dlatego, drodzy państwo, przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim wytrwałości, takiej twardości, odporności na ten czas. Życzę państwu, abyście mogli ten czas najbliższy, ale również mam nadzieję, że już ten rok przyszły i oby jak najszybciej doszło do opanowania tej pandemii, byśmy mogli wejść w normalną interakcję międzyludzką. Drodzy państwo, chciałbym państwa również uczulić na potrzebę drugiego człowieka, bo być może blisko nas, być może nasz sąsiad, bliższy, dalszy, członek rodziny dalszej, bądź też osoba nam zupełnie obca. W tym czasie pandemii z racji różnych przyczyn, by nie była samotna, by nie była opuszczona, by nie była odtrącona, byśmy byli takim społeczeństwem współczującym i otwartym na potrzebę drugiego człowieka. Sprzyja temu okres świąt Bożego Narodzenia, dlatego, drodzy państwo, pomagajmy sobie, jeżeli to jest możliwe, uściskiem, dotykiem, pomocą, dostarczeniem zakupów w różnej formie. Zapraszam państwa do tego, byśmy byli otwarci na tego drugiego człowieka. Szanowni państwo, jeszcze raz, najlepsze życzenia na ten czas Bożego Narodzenia oraz na najbliższy rok 2021. Niech będzie rokiem lepszym, bezpieczniejszym, spokojniejszym, pewniejszym, bardziej przewidywalnym. Mam nadzieję, że wszystkie państwa plany w tym roku przyszłym się spełnią i mam nadzieję, że państwa marzenia będą tylko i wyłącznie realizowane po kolei od tych najmniejszych do tych największych i abyśmy za rok o tej porze mogli ze spokojem powiedzieć sobie, że to był bardzo dobry rok, udany rok, ale przede wszystkim zdrowy. Życzę wszystkim wesołych świąt. Wszystkim słuchaczom Oleckiego Radia Internetowego Para FM, mieszkańcom miasta i gminy Olecko oraz całej Polsce i całemu światu życzymy niezapomnianych, rodzinnych, ciepłych i pełnych Bożego pokoju, świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku 2021. Paweł Kopiczko, Oleckie Radio Internetowe Para FM. Życzenia.